Hejka, hej! Ja jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale Lolki Enjoy. Dzisiaj przygotowałam dla Was haul lumpeksowy. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że Wy je tak kochacie. Ja też lubię to nagrywać, więc postanowiłam, że trochę rzeczy mi się ostatnio uzbierało i że mogę Wam je pokazać. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co tym razem udało mi się upolować w lumpeksie, to zapraszam do oglądania. Zaczniemy od marki Topshop, bo dzisiaj z Topshopu będę miała dwie albo trzy rzeczy nawet. I pierwszą rzeczą jest to taka bluzeczka basicowa, koleżówka, ja je tak nazywam, koleżówki śmiesznie. I jest to koszulka w kolorze takim niebiesko-turkusowo-miętowym, wpadającym w zieleń. Nie wiem, ale tak to się mniej więcej prezentuje. Jest to taka krótka koszulka. Ja tutaj mam rozmiar 34, ale powiem Wam, że jest dość obszerna i że to jest takie jak nasze SM, także jestem zadowolona, tym bardziej, że zapłaciłam za nią 5 zł, a materiał jest tak miękki i jest tak przyjemny i wygląda jakby nikt jakby w niej nie chodził, także cieszę się niezmiernie, za chwilę leci do prania i będę mogła już niedługo ją ubrać, tym bardziej, że dzisiaj wyszło piękne słońce i nareszcie będę mogła ubrać się coś luźniejszego, kolorowego, bo już mam dosyć tej zimy, mówiąc szczerze. Kolejną rzeczą będzie to marka, której absolutnie nie znam, może Wy znacie, jest to Republic, ale koszulka mi się tak spodobała, że nie mogłam jej nie wziąć, słuchajcie. Jest to różowa koszulka w bardzo podobnym kroju i ma tutaj takie małpki, a z tyłu ma napis Funky. No jest to świetne, jest to bardzo, bardzo urocza rzecz w mojej szafie, bardzo mi się podoba. To jest rozmiar S i małpki górą. Ostatnio w ogóle pokochałam te wszystkie Morley z małpkami, także utożsamiam się. Kolejną rzeczą będzie to właśnie Topshop i jest to taki półgolfik, bym powiedziała. Może, nie wiem. W każdym bądź razie zobaczcie, jakie to jest małe. No w życiu bym nie pomyślała, że się w coś takiego zmieszczę. Jest to rozmiar 32, natomiast to będzie bardzo dobrze wyglądało do spodni z wysokim stanem, latem. I jestem z tego bardzo zadowolona i cieszę się, że się zmieściłam w tak malutki rozmiar. I wiecie, to jest takie gol, taki życiowy gol. Tak, zmieściłam się w mniejszy rozmiar, jestem chudsza. Także cieszę się niezmiennie, jest to taki właśnie, nie wiem dlaczego półgolf to nazwałam. W każdym bądź razie jest to taka właśnie dłuższa bluzeczka z 3/4 rękawem z Topshopu. Kolejna rzecz będzie z New Looka. I tutaj mam już półgolfik. Półgolfik crop top bez rękawów. Także jest to taki biały, prążkowany półgolf i to jest rozmiar 10. Wygląda świetnie do ołówkowej spódnicy, bo już przymierzałam już sobie z marynarką, upatrzyłam, że tak będę chodzić, jest po prostu świetny i za niego też dałam grosze, bo to było w najtańszy dzień, nie mam pojęcia dlaczego ktoś go nie wziął. A, już wiem. On był po prostu na szwach tutaj rozpruty, tylko nie wiadomo, czy to było specjalnie rozprute, czy jakby komuś się popruło. Natomiast moja babcia, najkochańsza na świecie, mi to poszywała i mam taki świetny półgolfik z New Looka. Kolejną rzeczą będzie to bluzka bez ramionczek i z wyciętymi właściwie ramionami z H&M-u, 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 zwał jak zwał. W każdym razie jest to taki właśnie szary top, ja uwielbiam je nosić latem właśnie do shortów ze stanikiem sportowym, ewentualnie z takim bandażem, żeby nie było widać stanika i one są bardzo przewiewne, ja mam chyba 4 rodzaje tych koszulek w szafie i jakby nigdy się z nimi nie rozstaję, bo je po prostu ubóstwiam i to jest rozmiar S. Kolejną rzeczą będzie to rzecz, z której jestem bardzo, bardzo zadowolona, dlatego że kojarzy mi się z festiwalem Coachella. Wstawię Wam tu zdjęcie może, albo napis, bo nie do końca wiem, jak to się wymawia, ale zobaczcie. Jest to bluzka z New Looka w takie właśnie kwiatowe wzory i ona jest na taki długi rękaw i jest gumkowany ten rękaw. Od spodu jest gumkowany, jest taki na ramiona, no jest po prostu przepiękna, bardzo mi się kojarzy z tym festiwalem i jakby z tym stylem i stwierdziłam, że ja też muszę mieć coś takiego w szafie. Jest to właśnie Divided but H&M i ja mam rozmiar XS. Ale no jest to po prostu przecudowne, no zakochałam się, naprawdę. Dobra, teraz przejdziemy do
może do sukienki, dlatego że kupiłam sobie sukienkę, słuchajcie, bandażową marki Atmosphere w rozmiarze 8. I jest to taka bandażowa sukienka z takim pięknym wzorem. I on jest zamszowy, jest po prostu przecudowna ta kiecka. Jestem bardzo zadowolona, że sobie ją właśnie upatrzyłam. Jest na ramionczka, także myślę, że właśnie na jakąś taką ważniejszą okazję będzie świetnie się prezentować do czarnych szpilek. Także taki zakup również mam. Kolejną rzeczą będzie to rzecz, w której nie wiem, czy wyjdę, ale wiem, że miałam na nią fazę, dlatego że ja przez pewien czas swojego życia byłam bardzo dużą fanką Lakersów, uwielbiałam, ubóstwiałam w tej kolorystyce ubrania i jakby miałam hopla na tym punkcie. Jeszcze był moment, kiedy nosiłam snapbacki, więc wtedy już w ogóle ci Lakersi bardzo często się przewijali. Jak zobaczyłam to w szmateksie, to stwierdziłam, nie, Anita, musisz ją wziąć, przynajmniej będziesz w niej spała. I mam taką świetną koszulkę w żółtą z Lakersami. No jest po prostu przecudowna, no nie wiem, nie mam pojęcia, czy w niej wyjdę, natomiast zakochałam się i jakby to jest takie bardziej mentalne dziecko ją kupiło niż, wiecie, 18-latka, ale tak, jestem z niej bardzo zadowolona i jest praktycznie niezniszczona, także fajnie, myślę, że może w niej wyjdę, jak nie, to będę w niej spała. Następnie będzie znów Topshop i tym razem zakupiłam taki sweterek i to jest chyba rozmiar S albo M. Jest to taki sweterek w niebieskim kolorze. On jest trochę krótszy, na długi rękaw. I ten kolor mi się tak spodobał, że stwierdziłam, Anita, bierz. Bierz i wychodź. I jestem po prostu zakochana. Bardzo mi się podoba. Chciałam coś właśnie takiego, ale też wiecie, nie chciałam płacić nie wiadomo ile. Za ten sweterek dam chyba 8 zł, także myślę, że to jest bardzo dobra cena. Jest niezniszczony. W ogóle kiedy go brałam, bo teraz to już w nim chodziłam, ale kiedy go brałam do sklepu, to wyglądał jakby nikt go po prostu nigdy nie miał na sobie. Także fajnie, fajnie. Teraz przedostatnią rzeczą będzie to koszula. I jest to koszula właśnie Divided by H&M. H&M. Jest to koszula męska. Natomiast słuchajcie, jest to koszula jeansowa. Ja mam tu jeszcze metkę. Na metce jest 15, wtedy było minus 50%, więc zapłaciłam za nią 7,50. I słuchajcie, jest przecudowna, ma piękne białe guziczki. Ona ma w ogóle ten taki jeans, ale to nie jest taki typowy jeans, tylko ja bym powiedziała bardziej melanżowy jeans, dlatego że jest przyszyty białą nitką i po prostu prezentuje się super i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Jak nie ja, to moja mama na pewno któraś z niej zrobi użytek. I na pewno, jeżeli nie będę w niej chodzić takiej, wiecie, samej do koszuli zapiętej czy coś, to na pewno na lato do shortów jeansowych jako taką narzutkę, żeby nie zmarznąć wieczorem, kiedy będę wracać do domu, na pewno zrobię z niej użytek i niebo. I słuchajcie, na ostatek zostawiłam bluzę. Jest to bluza w kolorze oliwkowym z Nike. Za nią dam wam bodajże 8 zł. I jest to bluza w rozmiarze S. Nie mam pojęcia, co to za kolekcja, jakoś pierwszy raz widzę w ogóle takie oznaczenia na tej bluzie, ale jest to właśnie taka bluza oliwkowa, jest świetna, żeby jej nie wziąć, bo jest naprawdę niezniszczona i oglądałam ją ja, moja przyjaciółka, moja mama, jak przyszłam do domu i wszystkie doszłyśmy do wniosku, że jest naprawdę dobrze zrobiona i jakby nigdzie nie ma jakichś śladów użytkowania, także wzięłam sobie też takową bluzę, też leci do prania i myślę, że już niebawem się w nią ubiorę. Także tak, słuchajcie, to byłoby wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten haul lumpeksowy również wam się spodoba. I mam pomysł na filmik. Tylko musicie mi dać znać, czy taki chcecie. Słuchajcie, idzie majówka, idzie wolny i pomyślałam, że nagram wam vloga, gdzie pokażę wam, do jakich lumpeksów chodzę najczęściej. Wiem, że takie pytania, gdzie kupuję i tak dalej, pojawiają się najczęściej, więc pomyślałam, że zrobimy sobie właśnie takiego vloga. Dawno u mnie takiej formy filmiku nie było, także myślę, że to będzie coś innego, coś nowego. Powrócimy do takich moich starych vlogmasowych nawyków. I tak, jeżeli chcecie taki filmik, to koniecznie piszcie mi komentarze na dole i jakby ja postaram się w najbliższym czasie wam go nagrać i zawsze w momencie, kiedy ktoś nowy pojawi się u mnie na kanale właśnie przy lumpeksowych zdobyczach, przy holu lumpeksowym, to sobie wejdzie w ten filmik i będzie wiedział, gdzie kupuję i jakby ten filmik będę update'ować i tą listę tam zmieniać, także żeby to było wszystko w jednym miejscu. I tak, to było chyba na tyle w tym odcinku.
macie wszystkie social media na dole, sprawdźcie sobie, zapraszam na Snapchata, gdzie jestem najczęściej, haha. Tutaj macie, tu kliknąć macie, nie? Znaczy nie kliknąć, wystarczy, że weźmiecie telefon, zrobicie zdjęcie mojego Snapkodu i dodacie mnie na Snapie. I tak, tu macie dwa poprzednie, na Instagrama też zapraszam, także to było tyle w tym odcinku, do zobaczenia w następnym. Cześć! A! No i łapka w górę i zasubskrybuj mój kanał, ok? Masz 3 minuty na zasubskrybowanie mojego kanału, tutaj jest guzik. Raz, dwa, trzy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!